Dzień dobry z ogrodu Matyldy. Któż nie słyszał o popcornie? A z czego jest popcorn? Popcorn jest z kukurydzy. I dzisiaj witam się z Wami z mojej mini plantacji kukurydzy. Jak rośnie ta roślina? Kukurydza należy do zbóż i składa się z takiej bardzo grubej łodygi, z której od samego końca, w zasadzie po jej czubki, wyrastają takie bardzo długie, zobaczcie, zielone liście, przypominające trochę języki. Dodatkowo oprócz łodygi i liści mamy dwa rodzaje kwiatów. Pierwszy męski, który znajduje się z reguły na samym czubku rośliny. Zobaczcie, tak wygląda. O, właściwie przypominający trochę zboże, nawet bym powiedziała przypominający kłosy pszenicy. Oraz żeński, który interesuje nas najbardziej, ponieważ jest jadalny. Zerknijcie, to jest kwiat żeński. Nawet przypomina trochę dziewczynę, bo ma fajne włosy, z której potem tworzy się kolba. A na kolbie mamy ziarno kukurydzy, czyli dokładnie to, co jemy. Ziarno kukurydzy profesjonalnie nazywamy ziarniakami. Mogą być w różnych kolorach. Najczęściej spotykamy kremowo-żółte, ale w różnych miejscach świata mamy różne odmiany kukurydzy, więc możemy spotkać brunatno-brązowe, białe, ciemno-czerwone, żółto-białe, brunatno-brązowe. Naprawdę odmian jest bardzo dużo. Do czego możemy stosować kukurydzę? Najczęściej kukurydza ma swoje zastosowanie jako pasza dla zwierząt, ponieważ dosyć dobrze sprawdza się jako kiszonka. Bardzo często korzystają z niej krówki i świnki. Natomiast my najczęściej spotykamy kukurydzę w puszce, bądź właśnie w takiej kolbie, którą możemy kupić w warzywniaku. Po ugotowaniu w wodzie z solą leciutko możemy polać masłem. Doskonałą przekąskę mamy gotową. Także jeszcze raz pozdrawiam Was z mojej mini plantacji kukurydzy. Do zobaczenia wkrótce.